Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Agro Team Gates. Witam i zapraszam do kolejnego odcinka oglądania z osiny V3. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się prasowaniem słomy naszą sypą Z279 oraz masy Ferguson 399. Tak jak możecie, o tam na samym czubku możecie sami zauważyć, tak jest, możecie sami zauważyć, tam się znajdują dwie przyczepy oraz coś nowego. Można powiedzieć, że to w sumie nowy nabytek. No, musiałem trochę dopłacić. Jest to case class. Są dwie przyczepy, te, które w poprzednim odcinku pracowały, że tak powiem. Oraz jest tam nowy kombajn. marki Class. Tak. Class Mega Dominator, czy Dominator Mega. Mniejsza o to. Tak, tam się znajduje z tego powodu, ponieważ sprzedałem Force Trinita. Już nie pamiętam, za ile go tam dokładnie sprzedałem, no ale za dobrą sumkę sprzedałem tego Force Trinita i stwierdziłem, że tym Force Trinitem nie będę kosił, nie będę się denerwował, że tak powiem, i chcę zakupić lepszy, większy kombajn. Tak, i to jest Class Mega, pojemność zbiornika 6, ponad 6 ton coś ma. Ponad pojemność 6 ton coś ma oraz header szerokości jest header na szerokość jest ile? Że ja mam skłamać na 6 metrów oraz plus jeszcze wózek do niego zakupiłem i naprawdę jest bardzo fajny, on tam sobie stoi, bo czeka tutaj na żniwa z tego powodu, ponieważ padał deszczyk niestety w nocy. Ja tylko wyjechałem, ujechałem kawałek, przywiozłem przyczepy jeszcze dzień wcześniej, bo miałem jechać w tym samym dniu, co skończyłem kosić soję, bo soję ogólnie też skosiłem, miałem jedno małe pole, no to skosiłem i przyjechałem tu tymi przyczepami po prostu, no i wyszło tak jak wyszło, jak sami możecie zauważyć. No i tutaj sobie jedziemy obok siebie, że praktycznie, no i kurwa, tutaj rabelkę trzeba by rzucić, ale dobra, poszła, o tak belka, więc jest sztosik. Tak powiem, ona daleko chyba nie poleci, tak mi się wydaje, a jak poleci, to się trudno mówi. Ogólnie tak, sprasowałem pole numer 39, tak całe sprasowałem, miałem to zacząłem na live prasować, no ale jak sami widzicie, nie skończyłem prasować na live, więc zostawiłem to na odcinek miało być pole numer, już wam mówię, 38, no ale tak wyszło jak wyszło, no że jest to pole na odcinek, czyli to pole numer 2. Tutaj trójeczkę widzicie, jeszcze rzepak został nam do skoszenia oraz jeszcze tam na polu numer 11 zostało nam pole numer 11 do skoszenia. Więc naprawdę jeszcze troszeczkę tych pól zostało nam do skoszenia, no ale no cóż, trudno. O tam po lewej stronie widzicie, belka przeleciała het przez słonecznik. No, nie wiem czemu, szczerze mówiąc, ale no cóż, trudno się mówi. Takie życie, że tak powiem, no ale ogólnie reszta belek naprawdę spoko tu wypada nam. Nigdzie nam nie uciekają, że tak powiem. No a tutaj tak w boju muszę je wywalać, no bo jakbym jakoś inaczej wystawił, no to by kurwa spierdoliły, na pewno. Na pewno by z którą stronę uciekły, że tak powiem, ale no cóż. Trudno się mówi, no jak widzicie tutaj, jak wjeżdżam w dół, to spadki FPS-u mam od farby. Ale ogólnie poza tym jest wszystko ok. No i tutaj sami też możecie zauważyć, kosiłem już tym nowym kombajnem, tym klasem naszym właśnie, i naprawdę ten klasik jest spoko. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale jest naprawdę spoko ten klasik. Polecam wam go. Ma fajne animacje różne, tylko header jest taki troszeczkę jakby za mały, że tak powiem, ale ogólnie to jest wszystko w porządeczku. W porządeczku wszystko jest jak najbardziej. No nie, ale no cóż. Ale ogólnie poza tym headerem jest wszystko ok, wszystko, animacje są fajne, jak się rozkłada sieczkarnia, nawet w środku są animacje, naprawdę jest mega fajnie dopracowany. On jest do pobrania przez ModHuba, tak jest, i to nie jest beta, tylko to jest w kombajnach czy w szlimbiarkach, tam już nie pamiętam jak to było, no ale naprawdę jest jak najbardziej spoko. Możecie pytać, dlaczego prasujemy sobie naszym właśnie masajem. Z tego powodu, ponieważ, jakby to wam powiedzieć,
że tutaj są górki, tutaj czy tam na tamtym polu wcześniejszym, co pracowałem, jeszcze jedno pole mi zostało i tam by 60 może by dała radę, ale by miała ciężko. Miała ciężko, tak jak na przykład teraz tutaj popadało, no to sobie wyobraźcie, żeby miała, no by miała jednak ciężko. No nie? No więc stwierdziłem, że wolę sobie popracować masejem, mimo to, że masej miał być tylko praktycznie w sumie do tura, no ale będzie też do prasowania na takich górzystych polach, no nie? Wolę masejem, masejem mam pewność, bo on ma 124 koni mechanicznych. No nie, wolę masajkiem sobie i mam jeszcze włączę przedni napęd i mam pewność, że przynajmniej mnie nie zepcha, no nie, czy nie zaboksuje gdzieś pod jakąś małą górkę, a 60, no to bym nie miał takiej pewności, że tak powiem. Ale dajemy radę jako tako, a tabelka tu się zatrzymała na drodze. To spoko. Dobra, to wyrzucimy tu. O tak. Sobie. Ona chyba nie powinna ucieknąć. Nie ucieknie. Najwyżej jak ucieknie, no to się trudno mówi i żyje się dalej. No ale poza tym wszystko jest jak najbardziej. Gitara siema. No troszeczkę bel wyjdzie, że tak powiem wam. No, odcineczek widzicie w środę ten. Tak, w środę widzicie, to jest 25 lipiec. No, jak na razie cały czas się odcinki pojawiają, że tak powiem. Jeszcze na pewno się postaram, bo to nagrywam w piątek przed przyjazdem taty, więc się jeszcze postaram może nagrać, dograć tak z 3-4 jeszcze odcinki, nagrać do przodu, bo to oczywiście nagrywam sobie do przodu, jak sami wiecie, czy nie wiecie tam, ale raczej wiecie, jaki jest tego powód, już nie będę tłumaczył po raz kolejny. No i tutaj sami widzicie, wszystkie belki są tak powypuszczane na bok. Z tego powodu, ponieważ jakbym tak teraz to wypuścił, no to ona by mi spierdzieliła. Niestety, no nie? Ale no, wszystko będzie jak w najlepszym porządku. Wystarczy tak pod lekkim skosem wypuścić tą belę i ona wiem, że nie spierdzieli mi nigdzie. No tak, to by mi raczej spierdoliła. No nie, ona o, tam się tula i się zatrzymała. Więc no, więc wszystko gra. No będzie troszeczkę tych beli. Tu na tym polu, tam na tamtym wyszło też sporo. Jeszcze jedno mi zostało do sprasowania. No więc jednak trochę będzie tych beli. A orka, kurwa, to tu orka będzie milion czasów trwała. No. 100%. Tu sobie wypuścimy. Tam się może lecieć, tam się owsze o siatkę najwyżej. Ale chyba nawet nie doleci. Doleci czy nie doleci? Nie doleciała, się zatrzymała. Więc no w porządku. Tutaj kurwa też nie wiem, gdzie będę miał dać przyczepę. Nie wiem, czy tam na górze i tutaj później zjadę na sam dół, czy jak ją ustawię. No bo na górce to troszeczkę będzie ciężko mi ładować te bele. Ale obciążnik i tak trzeba będzie zaczepić na tył, jak będę ładował tutaj. Znaczy ogólnie na tych wszystkich polach, bo one są górzyste. To sami wiecie czemu, bo mi podnosi strasznie dupę. Więc wolę sobie właśnie podczepić ten obciążnik w razie W, gdyby miał mnie przyważyć do przodu czy coś. Dla bezpieczeństwa, no nie? Zawsze wszystko jest gitara. No jak tutaj sobie możecie zauważyć, jak prasowaliśmy siano, jak prasowaliśmy sobie sianko, to właśnie w tym ciągniku, nie w tym ciągniku, w 60 nie było wałka. A to jest wina 60, bo 60 coś musi być z wałkiem, bo przy przywracarce i przy zgrabiarce tak samo nie było wałka. No a przy tych jest. No to więc nie wiem szczerze mówiąc o co może chodzić. No ale okej, niech tak będzie jak jest. Trudno się mówi. Czekajcie, pojedziemy tym środkowym. Bo ten przedostatni pokos chyba. Jeśli się nie mylę. No i tu sobie wycofniemy tak. O jejku, nie tak za mocno. Ale o tak. Jejku, nie tak. O tak. Dobra.
i tą belę wywalimy. Ja pierdolę, mój pies zjebany. Po raz kolejny szczeka. On mnie to lubi naprawdę denerwować, ten mój pieseł. Ale no cóż. No tu na tym polu lub na tym, co tu rzepak jest, nie wiem, czy kukurydzę w przyszłym sezonie nie zasiejemy, bo kukurydzę nam trzeba będzie na kiszonkę do silosu, żeby przykryć, no nie, jako kiszonkę, ale to zobaczymy. Obelki pewnie wszystkie będę robił wsianko, ale jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, możemy wyrzucić tu belę. Ile zrobiliśmy już beli? 16. Tak? Tak, 16. No jeszcze troszeczkę zrobimy. Jeszcze 4 na pewno będą belki. No i później nam jeszcze jedno pole zostanie. To na live sobie zrobimy. Pewnie, no bo to pole zrobimy na odcinku i tyle. Patrzcie, no tu mi spada do 45 FPS-ów, różnie mi tu spada. No nie, a tak jest cały czas 160 FPS-ików. Więc nie wiem. I niektórzy pytają, gdzie jest ta tekstura tej słomy, co sami widzicie. Ona się znajduje na Ellsworth. Wpiszcie sobie w Google Ellsworth. Tam dajcie strefa domu loadu, Farming Simulator 2017. Inne i tekstury i tam znajdziecie, jak pobierzecie, rozpakujcie ten tak jakby mod i tam pisze wszystko, w notatniku jest napisane wszystko, co po kolei trzeba zrobić, bo już mnie dużo osób pytało na live'ach czy pod odcinkami, ale ja już tłumaczyłem to na live'ach niektórym osobom, ale no oni tego nie rozumieją, nie wiem, czy mam nagrać odcinek, to najwyżej nagram taki odcinek, jak brać tekstury słomy. Poleciała. No, ile tu dwie belki zrobiłem? No to 4-5 nawet może i będzie. Jakby 5 było, to by było spoko. Kurwa, tylko gdzie ja te belki wszystkie będę składował? No nie wiem, trzeba będzie na jakimś polu pewnie poskładować. Nawet może i by na tym. Czy tam, na tamtym, tam na soi, co jest to pole ze soi? Bo tamto pole jest w miarę proste. Nie wiem. Na pewno z jedną przyczepę będę chciał do domu przywieźć tych beli. Jedną czy tam nawet dwie. Czekajcie, 114 beli razem wyszło, a ze sianka wyszło, czekajcie, niech ja pomyślę, znaczy nie ze sianka, tylko ze te owinięte to wyszło, tam było 6 i tam było 8, to jest 14, tam wyszło, kurwa, nie pamiętam. Też na pewno dużo nie wyszło. 14, 10 albo 12 tam wyszło. Tak mi się wydaje. No i ze sianka suchego wyszło około 20, 22 chyba bele. No, czyli dajmy tak, że około 70-60 bel ze słomy już będzie. Nie? No to kurwa, to jest sporo. 60 na pewno ze słomy już będzie. A jeszcze zostało mi jedno pole do sprasowania. W przyszłym roku nie wiem, czy kostek nie będę robił. Nie wynajmę jakieś kostkarki. No mam niby tego zetera krystala, konia pociągowego głównego. Więc sobie mógł nim robić, no nie? By to naprawdę dużo szybciej szło. To jest, że się nie zapchała prasa. Ok, wszystko jest jak najlepiej zrobione. Dobra. Więc co, mordy, ja wszystko dziękuję za dzisiejszy odcinek. No to krótszy, bo to prasowanie, to sami wiecie, no nie? Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wszystkim spodobało.
i my się widzimy już w kolejnym odcinku, więc do następnego. Na razie, cześć i elo mordy!